Cześć, jestem Klaudia, to kanał Nio i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyjaśnię, co jest podstawą podziału tłuszczów na A, nasycone i nienasycone. I tutaj podziału dokonuje się w oparciu o rodzaj wiązań pomiędzy atomami węgla w resztach kwasowych wchodzących w skład cząsteczki tłuszczu. Gdy mamy wiązania pojedyncze, no to mamy tłuszcz nasycony, ale jeżeli mamy wiązanie podwójne, potrójne, przynajmniej jedno wiązanie nienasycone sprawia, że tłuszcz określamy jako nienasycony. I podpunkt B. Proste i złożone. Tutaj podziału na proste i złożone dopokuje się w oparciu o rodzaje reszt kwasowych wchodzących w skład cząsteczki tłuszczu. Jeżeli wszystkie reszty kwasowe są takie same, czyli pochodzą od tego samego kwasu, no to mamy tłuszcz prosty. A jeśli reszty kwasowe się różnią i pochodzą od różnych kwasów, to tłuszcz określamy jako złożony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.